Panie Bartku, już możemy powiedzieć, że jest to jedna z największych imprez na terenie powiatu kamiennogórskiego i gminy Kamienna Góra. Na terenie powiatu i gminy to na pewno, bo to jest jedyna tego typu impreza. Memoriał Bronka Furtaka i Jacka Urbana odbywa się już od 12 lat. Mamy stałą rzeszę zawodników z powiatu, jak również spoza powiatu. Także co roku możemy liczyć na występ naprawdę wielkiej ilości tych zawodników tutaj na turnieju. Ilu uczestników bierze udział? W dniu dzisiejszym turniej dzieci i młodzieży jest 30 zawodników. Są zawodnicy z Lubawki, z Jeżowa, z Siedlęcina, z Jeleniej Góry, no, z Pisarzowic oczywiście, z Krzeszowa. Także no, cieszymy się, bo jest dość spora liczba. Cieszą się dzieci, bo to są nie też ferie, ale widzę też tu z tyłu za nami nagrody mamy. Tak, oczywiście mamy zawsze nagrody dla dzieciaków, są puchary, medale, także no jest o co walczyć i mieć fajnie zdobyte trofeum na memoriale u nas w Pisarzowicach. Zapraszam teraz wszystkich grających w kategorii dzieci najmłodszych, czyli Szymon Marchalewicz, Kacper Żegota, Oskar Soliło, Gabriel Szpala i Aleksandra Borowiec z nimi. Zapraszam tutaj na dół. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Ola Borowiec. Zapraszamy na podium. To jedyna zawodniczka, dlatego nie ma więcej osób na podium w tej kategorii. Teraz zapraszam chłopców. I tak, trzecie miejsce, Szymon Marchalewicz, zapraszamy. Drugie miejsce, Gabriel Szpala. I zwycięzca, Oskar Soliło. Teraz kategoria dziewcząt, szkoła podstawowa. I tutaj zapraszam Oliwię Gałecką, Karolinę Migacz, Natalię Kosal, Joannę Borowiec, Julię Wekłyk, Martynę Florczyk i Rozalię Kubiak. I pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła Joanna Borowiec. Drugie miejsce Natalia Kosal. I trzecia Karolina Migacz. Zapraszamy. I chłopcy ze szkoły podstawowej. I tutaj Oliwier Sproch, Jakub Kosal, Kajetan Dusznik, Michał Jaczenia, Kacper Balakowski, Mateusz Berej, Paweł Kamuda i Igor Piotrowski. Zapraszamy wszystkich. I Radek Waligura oczywiście. Radek, chodź. Zapomniałem. Trzecie miejsce w tej kategorii zajął, zaraz, jak ma na imię? Michał Jaczenia. Michał Jaczenia, trzecie miejsce. Drugie miejsce Radek Waligura.
i zwycięzca Jakub Kosal. I jeszcze najstarsza kategoria, chłopcy. I tutaj zapraszam Dawida Nowaka, Mateusza Piaseckiego, Huberta Sajdaka, Krystian Niciejewski, Norbert Jamrus, Mateusz Bugla i Daniel Dąbrowski. W tej kategorii trzecie miejsce Dawid Nowak, drugie miejsce Hubert Sajdak i zwycięzca Norbert Jamrus. Dziękujemy wszystkim za udział, za rywalizację i zapraszamy za rok na turniej.